Dobry wieczór, Andrzej Buchowski. Zapraszam na rozmowę dnia. Dziś porozmawiamy o języku nienawiści w internecie i o internetowej przemocy. A moimi gośćmi są pani Mirosława Olszewska, psycholog, pełnomocnik zarządu województwa do spraw przeciwdziałania narkomanii oraz pan mecenas Łukasz Wójcik, adwokat. Zacznijmy od pytania takiego bardzo ogólnego. Skąd się bierze hejt, język nienawiści w internecie? Czy Ja nie wiem, czy to jest takie pytanie ogólne, bo tak naprawdę to... Skąd się w ogóle bierze nienawiść? Moglibyśmy porozmawiać, bo ona występuje także i w realu. Myślę, że w ogóle ostatnie lata są też takie, że ryba się psuje od głowy, że w jakiś sposób w tym naszym dorosłym, normalnym świecie też bardzo często posługujemy się nienawiścią. Przykład idzie z góry. No, tak myślę. Natomiast tak naprawdę, skąd się bierze, to mnie zawsze bardzo ciekawi, dlatego, że jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy właśnie hejtują i pytam się, dlaczego to robią, to oni mówią, bo to jest anonimowe. Ja jestem twórcą takiego programu profilaktycznego, pierwszego właściwie w Polsce nazwaliśmy to Koalicją Bezpiecznej Sieci, gdzie pracujemy z dziećmi, z rodzicami, z nauczycielami na temat adekwatnego używania sieci, bo się okazuje, najlepiej to pokazuje Fundacja Dzieci nieczyje, że ona robi takie najbardziej adekwatne badania dotyczące sieci, że dzieci i młodzież boją się bardzo właśnie cyberprzemocy. Czyli de facto się tego boją, a używają. Jak się ich pytam, dlaczego, oni mówią, no bo nikt nas wtedy. Nie złapie, nikt nas wtedy nie rozpozna. Ale ja myślę, że źle rozumiem moje pytania. Ja się nie pytam dlaczego, tylko co jest w nas takiego, że jest że w nas tyle złości nienawiści, tak, że właśnie tak bardzo chcemy spowodować właśnie, no właściwie krzywdę drugiego człowieka, cierpienie drugiego człowieka, że jak można budować swoją pozycję społeczną poprzez to, że znajdzie się kogoś, kto jest od ciebie gorszy, słabszy, poniżany. Jak to jest z tą anonimowością w internecie? Czy to jest e, fakt, czy to jest e, mit trochę? Bo chyba, bo chyba nie do końca tak jest. Chyba w tej chwili, w dzisiejszych czasach, nie ma już e, sposobów na pełną anonimowość, bo wszystkie komputery mają swoje ID i to tak naprawdę łatwo zidentyfikować. Tak, wydaje się, że nie ma anonimowości. Każdy komputer ma swój IP. Jest to e, numer, po którym można ustalić, z jakiego miejsca, z jakiego komputera były wysyłane informacje. Organy ścigania doskonale sobie dają radę z takimi informacjami. Jeżeli osoba, która czuje się w jakikolwiek sposób nagabywana za pośrednictwem środków łączności w postaci m.in. internetu, złoży zawiadomienie stosowne do organu ścigania, wtedy policja bądź też inne służby, którym, które takie zawiadomienie przyjmą, bez cudu ustalą osobę, bądź też miejsce, z którego taka informacja jest wysyłana. Czyli, czyli hejterzy nie są tak naprawdę bezkarni i ci ludzie, którzy też używają jakby przemocy internetowej, bo hejt to jedna rzecz, jakby oczernianie innych, ale też często pani się też pewnie spotyka z, z taką przemocą, nagonką na innych albo wykorzystywaniem jakichś takich treści poniżających. To znaczy na pewno to się wiąże ze zdjęciami na przykład, które nie powinny się pojawiać, bo są osobiste, a jednak są przekazywane dalej. Ale jest takie też dziwne zjawisko w tej cyberprzemocy. Polegające na tym, że tak łatwo można kogoś wykluczyć w ogóle społecznie. Ja jak badałam i sprawdzałam o co chodzi w portalach społecznościowych, to byłam taka zaskoczona, bo mi osobiście bardzo przeszkadzało to i dlatego zrezygnowałam na przykład z Facebooka, że aż tyle osób interesuje się moim życiem. Natomiast się okazuje, że na przykład dla klasy szkolnej, tak? jeżeli jest jeden uczeń, do którym jest wykluczony z wszystkich grup, które powstają, to właściwie też jest to forma jego prześladowania, też jest to forma przemocy, na którą właściwie de facto nie ma żadnej kary, prawda? No bo to no trudno mieć pretensje do osoby za to, że po prostu jej się nie lubi, prawda? A jednak to potrafi też spowodować dużo no, bólu i cierpienia. Czy pan w swojej praktyce prawniczej często... Spotyka się i ma kontakt ze sprawami dotyczącymi właśnie przemocy w internecie, prześladowań w internecie, wykorzystywania takich nielegalnych treści. Sytuacje coraz częściej spotykane w, w przestrzeni. Przecież ustawodawca dostrzegł te, te sytuacje, te okoliczności, jakie zaistniały. Wcześniej nie miały one miejsca. Stąd też w 2009 roku i w 2011 roku miały miejsce dwie nowelizacje, w którym wprowadzono przepisy penalizujące zachowania nielegalne, a polegające między innymi, między innymi na nagabywaniu, na przesyłaniu wizerunku bez zgody osoby, której wizerunek dotyczy za pośrednictwem środków przekazu m.in. właśnie internetu. Jakie kary grożą za to? Są to kary zazwyczaj symboliczne, ponieważ jeżeli m, dana osoba, której, której informacja dotyczy, poczuje się w jakikolwiek sposób y, urażona, wtedy jest to kara do jednego roku pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli zachowanie osób, które właśnie poprzez hejt y, starają się dotknąć osobę i swoim zachowaniem doprowadziły do tego, by, że ta osoba targnęła się na własne życie, to ta kara jest bardzo surowa. Jest to do 10 lat pozbawienia wolności. Y, to kary, które pewnie chyba nie są zbyt często stosowane. Także dlatego, że ludzie często jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że można ścigać tego typu przestępstwa. Ale no to jest jakby leczenie. Natomiast jak temu zapobiegać? Tak naprawdę myślę, że jeżeli dotyczy to młodych ludzi, no to nikt nas nie zwalnia jako osób dorosłych ze zwracania na to uwagi. To jest oczywiście taki apel do rodziców, to jest taki apel do nauczycieli, aby stworzyć na tyle bezpieczne środowisko wokół dziecka, żeby ono odważyło się o tym mówić. Statystyka też mówi, że bardzo często te osoby, które są tak naprawdę prześladowane w internecie, to też są prześladowane w realu, że internet ułatwia tylko pewną formę, ale są to ofiary, które w realu też funkcjonują i też mają związane z tym problemy. Gdyby się przyjrzeć motywacji tego, dlaczego, no to jedną z tych motywacji jest tak, żeby się przypodobać silniejszym, żeby się przypodobać jakiejś konkretnej grupie, żeby nie wymiękać. To jest jedna z tych motywacji. Ale też jest tak, że często sprawcy przemocy w momencie takim, kiedy to do nich gdzieś tam dotrze, to też e, chcieliby na przykład zacząć właśnie ślady za sobą, ale ślady e, nie tylko dlatego chcą je zacząć, żeby e, po prostu uniknąć kary. Bardzo często też dlatego, że no, im samym jest głupio, bo jak bardzo często mówią o tym, my nie wiedzieliśmy, że ona może to zrobić pod wpływem właśnie e, tych naszych wpisów, bo myśleli, no, że to jest żart, że to jest poczucie humoru. No, kończy się poczucie humoru tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka? Były w ostatnim czasie takie przypadki właśnie no, nagonki na, na młodych ludzi, które kończyły się y, tragicznie. Y, przykład idzie, idzie z góry, o tym wspomnieliśmy, ale chyba też w, w rodzinach jakby często tkwi źródło tego, te, tego problemu. Oczywiście choć jest to bardziej pytanie do socjologa niż do prawnika, natomiast bardzo często pojawia się takie sytuacje, kiedy osoby podejrzewane bądź podejrzane o wysyłanie informacji, treści nielegalnych pochodzą z rodzin, których opieka nad tymi osobami jest no, mocno wątpliwa. Stąd też w tym miejscu jest rola sądów rodzinnych, które biorąc pod uwagę wiek sprawcy przestępstwa, jeżeli sprawca ma do 17 roku życia. Wtedy sądy rodzinne stosują środki wychowawcze, bowiem jest to podstawa karania osób młodocianych, sprawców młodocianych. I jest to rolą też sądów rodzinnych, żeby takie sytuacje piętnować, takie zachowania. Badania też mówią o tym, że w grupie, ostatnio były robione w grupie między 12 a 17 właśnie rokiem życia, że 52% młodzieży zgłasza, że czuje się no, dotykanych różnego rodzaju wpisami czy zdjęciami właśnie w internecie. To jest niesamowita ilość, bo to jest właściwie co drugi młody człowiek czuje się zagrożony. Oczywiście można dyskutować, czy to zagrożenie jest faktyczne, chociaż jak pamiętacie Państwo wypowiedzi księdza Tischnera, nie ma czegoś takiego jak y, czysta i absolutna prawda. Y, myślę, że jeżeli człowiek czuje się z tym źle, no to świadczy, że po prostu to go w jakiś sposób dotyka. Pani mecenas, a jak to jest, bo, ponieważ no w tej chwili jakby moda na portale społecznościowe, choćby Facebook jest ogromna, zamieszczamy tam bardzo wiele informacji, bardzo wiele zdjęć na, na swój temat. Te informacje mogą być także wykorzystywane nie tylko jakby do siania języka nienawiści, ale jakby służyć przestępcom. E, tak, to znaczy e, przepisy kodeksu karnego jasno określają, w jakich sytuacjach mamy, mamy do czynienia z przestępstwem, w jakich sytuacjach możemy traktować zachowania poszczególnych osób e, jako przestępstwo. I to są nie tylko te przestępstwa związane z odczuciami osoby, której informacje dotyczą, ale też dotyczy to sytuacji, w których za pośrednictwem internetu e, ustala się pewne e, sytuacje związane z życiem rodzinnym e, potencjalnej ofiary i to służy również e, przestępcom jako instrument do dalszego... Y, powinna przestępstwo. To jest chyba taka cena za tą w dzisiejszych czasach taką chęć pokazywania się, y, chwalenia, y, no bo jest to chyba coraz powszechniejsze. No, ale ja tak myślę sobie no tutaj teraz nie chciałabym się specjalnie y, wymądrzać, ale w rzeczywistości to bardzo często za tą chęcią pokazywania się i chwalenia jest tak naprawdę niskie poczucie własnej wartości. Że no tak jakoś żyjemy, że mamy takie poczucie, że jak nie będziemy głośno przekonywać całego świata, że jesteśmy wspaniali, cudowni, doskonali, to świat sam tego nie zauważy. Myślę, że to się wiąże w tym kontekście, co pan mówił o rodzinie. Że to się wiąże właśnie z tego, jak jesteśmy wychowywani. Że bardzo często jest tak, że tych wszystkich takich pozytywnych bodźców to dostajemy dość mało. My mamy w Polsce taką tradycję, wychowywania, no powiedziałabym, dość wszczemięźliwego, jeśli chodzi o to, o czym mówią o tabletce miłości, czyli o takim akceptacji. Teraz to się na szczęście zmienia, że coraz więcej jest takich systemów wychowawczych, które opierają się na dialogu motywującym, czyli na takiej pracy z człowiekiem, w którym można bazować na jego sukcesach, na tym, co mu się udaje osiągnąć, na tym, w czym jest silny. Więc myślę, że może dojdziemy może nie do zupełnego y, likwidacji tego zjawiska, bo one jest rzeczywiście bardzo gdzieś tam duże, a, ale może przynajmniej chociaż do osłabienia, jeżeli y, y, nauczymy młodych ludzi brania odpowiedzialności za to, co naprawdę robią. Przypomnijmy jeszcze konsekwencje e, używania przemocy w internecie na koniec, bo tych przestróg chyba nigdy dość. To jest, no jeżeli chodzi o działanie, które miałoby polegać na rozpowszechnianiu wizerunku. Innej osoby, wizerunku nagiej osoby jest to y, kara do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli y, ten wizerunek, y, który został podstępnie y, da, danej osobie y, pobrany za, poś za pośrednictwem, za pomocą, Środków technicznych w postaci telefonów, w postaci aparatów i następnie jest to rozpowszechniany bez zgody tej osoby, również ta kara wynosi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast wszelkie zniesławienia, znieważenia poprzez internet jest to kara do jednego roku pozbawienia wolności, a jeżeli działaniem swoim dana osoba spowodowała, że pokrzywdzony targną się na własne życie, jest to do 10 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy na koniec, że tak naprawdę anonimowość w internecie. To mit, to fikcja. Nie istnieje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Mirosława Olszewska, psycholog. Dziękuję. I pan Łukasz Wójcik, adwokat, byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. To była rozmowa dnia.